Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym dniu, 21 września. Dzisiaj liturgiczne święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Słuchajmy się w słowa Ewangelii. 9 rozdział Mateusza, wersety od 9 do 13. Powołanie dzisiejszego patrona. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus określa się mianem lekarza. Często mówimy w naszych modlitwach: ty jesteś naszym prawdziwym lekarzem. Bóg ma na ciebie sposób. Wie, jak dogodzić tobie w twoim cierpieniu, w twoim bólu, jako ten najprawdziwszy lekarz. Dla Mateusza Bóg też znalazł sposób. Dla Mateusza miłosierdzie, czyli właśnie sposób działania Pana Boga, to było wyrwanie go z komory celnej, w której się znajdował. Skoro Pan Bóg wiedział, jak dojść do serca Mateusza, jak przyjść do niego, jak powiedzieć: pójdź za mną, to Pan Bóg zna również sposób, w jaki ma dotrzeć do twojego serca, jak dotrzeć z miłosierdziem. Nie wątp w to. Duchu Święty, otwieraj nas na miłosierne twoje działanie. Spraw, abyśmy usłyszeli ojcowski głos, który nas podnosi i powołuje do pełni życia, do wejścia w pełnię naszego powołania. I tak jak to się stało z Mateuszem, tak niech ojcowska miłość działa w nas i ta miłość nas pociąga, by pójść coraz dalej. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam doświadczyć miłosierdzia, tak jak doświadczył tego miłosierdzia święty Mateusz. Amen. Dzisiaj w komentarzu napisz, jak doświadczyłeś ostatnio w swoim życiu miłosierdzia Bożego. Dobrego, błogosławionego dnia.